Ponad rok jestem na drugiej takiej akcji naszego Marka, wszyscy go znamy i jestem dumny, że mogę tutaj być. Drugi raz jestem w Rumunii. Ja nawet, wyobraźcie sobie, nie spodziewałem się, że będę w Rumunii. Ale muszę wam powiedzieć, jak to się zaczęło, że jestem w Rumunii. Mieszkałem w Londynie i siedzę sobie przy komputerze, coś tam przebijał na Facebooku i znalazłem artykuł Wolka naszego w Radio Rzeszów. I słucham ten wywiad i tak pomyślałem sobie, ja bym chciał tego Wolka poznać. Wyobraźcie sobie, że nie minęło chyba 4 lata i ja tutaj jestem, a Wolka poznałem rok temu. Także tak miało być. Dlaczego o tym mówię? Bo ja jestem królem czasu. Cokolwiek powiem, że może jestem arogancki. Jestem. Nie jesteś. Ale myślę, że wiem, co mówię. Jeżeli ja planuję coś, to wszystko realizuję. Bo tak chcę. Ty planujesz, Marek do mnie mówi parę miesięcy temu, robimy akcję w Rumunii. A ja mówię, i Marek mówi, namaluj co? Ja mówię, Marek, ale co? Bo była wystawa, zdjęcie krzyża przy Myśliu w zamku. No i teraz następny obraz. I Marek mówi, zrób wrota czasu. Myślałem na tym parę dni i wymyśliłem ten obraz. Może wam powiem krótko, tak? Ale wrota czasu, powiedziałem mu tak, wrota czasu, obraz, który umieścimy z tamtej góry, w Apeironie, czyli w takim bezkresie nieba i ziemi, i jak będę patrzył na ten obraz, to ja po prostu chcę przekroczyć granicę czasu. To ma być taki obraz. I tak jest, proszę. Jestem zaszczycony, że podołałem, że twoja wizja w jakiś sposób zrealizowała się w moich marzeniach, które namalowałem. Ten obraz zrobiłem, tak powiem, od strony trochę formalnej, o założeniach.